Tak, dziś zapraszamy na sałatkę. Dzisiaj będzie odcinek kulinarny, ponieważ Terenia miała takie wspaniałe, właściwie dostała takie wspaniałe zadanie domowe i z wielkim impetem chcemy je zrealizować, a przy okazji podzielić się naszym przepisem na taką bombę witaminową na jesienne dni. To co, zaczynamy? To co przygotowaliśmy dzisiaj na tę sałatkę? Sałatkę. Tam jest sałata, marchewka, trochę kapusty, buraczków. To wszystko jest pomieszane tak jakoś. Już przygotowane wcześniej. Co jeszcze? To jest sos. Ten sos się składa z czego? Z wody. 3 łyżki wody, 3 łyżki oleju, trochę czosnku, suszonej cebuli i... Co to był? Koperek. I koperku. Co jeszcze? To jest biały ser, wędzony. Wędzony biały ser. Pomidor. Suszony pomidor. Ser. Seler. Słonecznik. Makaron. Makaron i to, co dzieci nie uwielbiają, ale jest bardzo pyszne dla dorosłych, czyli oliwki. Taką czerwoną, pyszną papryczką. No to co? Właśnie. Jeszcze narzędzia, jakie nam będą potrzebne do wykonania tej sałatki. Czyli co? Nożyk. Czyli co to jest? Deska do krojenia, tacka do krojenia. Oraz? Do mieszania. Do mieszania, mieszadełka. No i zawsze się może przydać, tak? Świetnie. To co? Zaczynamy! Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to będzie pokrojenie sera na drobne, małe kosteczki. Dobrze? Potrzebujemy najpierw deskę, ser. I zrobimy to wspólnie. I potem ten ser wrzucimy do miski. Jeden mały plasterek. Liczysz ze mną? Nie. Drugi mały plasterek. Trzeci mały plasterek. Czwarty mały plasterek. I tu damy piąty i szósty mały plasterek. Ale się tym ciężko uciął. Dobra, i teraz ja ci pokażę, co ty zrobisz. Ty zrobisz w ten sposób, Tereniu, żeby było dobrze. Ty zrobisz tak. Pokroisz tak, a potem jeszcze na pół, dobra? Albo nie, ja tak zrobię. A ty teraz pokroisz na małe kosteczki, które wrzucisz z powrotem tutaj. Ja. Tak, dokładnie tak. Pomóż sobie drugą ręką. Ja trzymam deskę. Proszę bardzo. No ciężko, no. A co ty myślałeś, że praca w kuchni jest łatwa? Tak. No ale jednak nie. Świetnie. Powiem tak, ten ser tak pachnie, że ja już bym go zjadł. A ty? A ja makaron. A ty makaron? No to dobrze. Jak kucharz chce jeść podczas jedzenia, to znaczy, że pokój proszę. To znaczy chyba, że będzie dobry efekt końcowy. Co teraz? Musimy to wrzucić tutaj. No to teraz tam musisz to zrobić. Poradzić sobie. Świetnie. Kilka uciekło. Teraz musimy wymieszać następne składniki. Zatem trzeba wziąć sałatę i przesypać ją tutaj. Gdzie? W szkole. Jak w szkole robiłaś podobne rzeczy, to mieszałaś ręką? No dobra. Chyba. No świetnie chyba.
Tak, chyba nie do końca pamiętam, jak to robimy w szkole. Dobra. Mamy wstępnie przemieszane. Dorzucimy teraz troszeczkę suszonych pomidorków. Wszystko, wszystko. Czyściutko. Wszystko. Jeszcze. Dobra, no to teraz kolejny składnik, czyli ser. Seler. Pachnie? Będzie dobre? No. To jest najlepsza sałatka na świecie. Tak. Teraz postaraj się wydobyć kilka oliwek z tego słoika. A ile? Wrzucaj i będziemy się zastanawiać, czy już, czy nie już, dobra? Masz tutaj przyrząd. Ciężko, no bo jest dużo. Jasne, trzeba dużo siły wkładać, prawda? Mhm. Dodamy teraz słonecznik. Słonecznik był wcześniej prażony. Wyparzyliśmy go na patelni bez żadnego tłuszczu, po prostu pod przykryciem. Za chwilę wystarczy pomieszać. Pięknie pachnie. Zapach wakacji, prawda? Sypiesz? Mocno, mocno. Mocno, mocno. Wstępnie już. Dodajmy teraz sosu. Ja ci pomogę, wiesz? Teraz bardzo dokładnie znowu mieszamy. Aż odskakuje. Ale będzie pyszne. Jejku, ja nie mogę się powstrzymać. Ja już bym to zjadł po prostu. I mama. I Antoś, i mama. Mama Ciekawe, wiesz co, nasz Piksel wszystko potrafi zjeść, ale czy taką sałatkę? I na koniec trochę makaronu. Chyba wszystko nam się tu nie zmieści, za dużo przygotowaliśmy. Ale pomału będziemy dosypywać i będziemy mierzyć, tak? Co zaczynamy? Proszę, mieszaj. Chciałabym teraz mieć makaronu. Wiem, żebyś jeszcze chciała jeść, ja też bym chciał jeść. Są takie zapachy. Cały czas mieszamy. Trzeba mieszać około 5-10 minut, tak? Żeby te składniki się bardzo dobrze wymieszały, żeby żaden ze składników nie dominował, a był wymieszany i współistniał z innymi. Okej. A więc tak wygląda przepis. Taki energetyczny, witaminowy, bardzo dobry, szczególnie w dobie tego szalejącego wirusa. Naturalne witaminy, nie tabletkowe. Wydaje się, że każdy spróbuje tej sałatki i zje to, po pierwsze posmakuje, po drugie napełni się witaminami i będzie jaki? Dobry, bo zdrowy. Będzie dobry, bo zdrowy. To co? Zapraszamy do następnego odcinku. Może jeszcze kiedyś przyjdzie nam do głowy coś wspólnie ugotować, a jeśli wy macie jakieś fajne przepisy, to w komentarzach można je nam umieścić i możemy wtedy je zrobimy. Tak. Tak? To co? Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Pa. Ale ładnie wygląda ta sałatka. Makaron, pomidorki, serek. Słonecznik nawet jest. Pyszne. No. Smacznie nawet.